Dzisiaj jest piątek, już 7 października, a nasza grupa jeszcze w ogóle nie miała zajęć. Pierwsze zajęcia mamy dopiero za tydzień w czwartek, co bardzo mi odpowiada, bo mocno przedłużą mi wakacje, ale i tak jedziemy dzisiaj do Kato, z tego względu, że jest impreza organizowana przez samorząd, taka trochę na rozpoczęcie roku. Pewnie kiedyś nie wyjeżdżałbym wcześniej z Krakowa tylko po to, żeby iść na imprezę, ale teraz uważam, że to super ważne, żeby chodzić na takie rzeczy, pokazać się, poznać nowych ludzi, szczególnie, że będą to pewnie zupełnie nowi ludzie z pierwszego roku, których w ogóle nie kojarzę. Jak jeszcze byłem w liceum, to nie chodziłem za bardzo na imprezy, nie integrowałem się z ludźmi, częściowo dlatego, że miałem jeszcze mniej czasu niż teraz. Tutaj was odsyłam do filmu, w którym mówię o tym szerzej, do tu. A częściowo też dlatego, że po prostu w wolnym czasie wolałem grać na PS-ie. Nie mogę powiedzieć, żebym jakoś szczególnie tego żałował. Nie sądzę, żeby to wpływało jakoś szczególnie na moje obecne życie. Ale fakt jest taki, że praktycznie z nikim z liceum się już nie zadaję. I w tamtym okresie miałem też takie wrażenie czasami, że prawie w ogóle nie mam znajomych, co zdecydowanie nie było fajne i czasem wpływało na moje ogólne samopoczucie. 90% czasu jest tak, że lepiej wyjść chociaż na chwilę, w końcu nikt nikomu na imprezie całą noc nie każe siedzieć, niż w ogóle nie iść. Wiadomo, wszystko w granicach rozsądku, ale ja chyba nigdy nie miałem tak, że mogłem powiedzieć, że się z czymś nie wyrabiam, dlatego że na chwilę wyszedłem się spotkać ze znajomymi. W ogóle nie zgadzam się z hustle culture i jakimiś wymysłami z Instagrama, gdzie często widziałem takie reelsy, że jacyś goście po prostu nic nie robią, tylko grindują na siłowni i czują się lepsi od tych, którzy w piątek wychodzą na imprezę ze znajomymi. Trzeba zachować balans w życiu, poznawać ludzi, wyluzować się, a nie tylko zapieprzać. Często nie wiadomo w ogóle konkretnie dlaczego. Chyba dla samego zapieprzania. Nie da się żyć bez ludzi i żyć samą pracą. Takie podejście jest strasznie szkodliwe. Raz można w piątek wyjść ze znajomymi, raz na siłkę, a raz siedzieć w domu i uczyć się albo montować film na YouTube'a. Ale nie można oddawać się wyłącznie jednej rzeczy, bo wtedy zaczynamy się praktycznie z nią utożsamiać. Witam was klasycznie z naszej po prostu standardowej drogi na uniwersytet. Pierwszy dzień jakichkolwiek zajęć. Zobaczymy jak będzie. Szczerze mówiąc, nie nastawiam się szczególnie na nic fajnego. Uważam, że będzie nudno. Mamy zajęcie od 8 do 16:35, opierające się na siedzeniu na niewygodnych krzesełkach i słuchaniu w sumie wykładów, seminariów, nie? Więc wiecie, nie jest to moja ulubiona forma spędzania czasu i przyswajania wiedzy. Jeszcze do tego się trochę przeziębiłem. Gardło mnie boli od wczorajszego wieczoru, ale trudno. Mam nadzieję, że ten rok będzie, nie wiem czy to mówiłem, chyba mówiłem już, trochę większe. O, dla was to są te 2-3 minuty, a dla mnie to jest tydzień między tym, co nagrywałem ostatnio, tam na tej imprezie, a tym, co nagrywamy teraz. Mam nadzieję, że będzie w miarę ok, że ten rok będzie całkiem fajny, przyjemny, że będzie lżej na pewno niż drugi semestr trzeciego, bo tamto mi się już naprawdę już niczego nie chciało. Bardzo dużo miałem pracy i nie miałem też czasu wtedy, ani ja, ani Kamil. Nie mieliśmy czasu w ogóle na montowanie tych filmów, bo nawet na robienie by się znalazło, ale na montowanie w ogóle nie było, więc mam nadzieję, że to się zmieni, że będziemy wrzucać trochę więcej, trochę lepiej, trochę ciekawiej, że będziemy mieli dużo motywacji i chęci, żeby robić to, co robimy. A ten poranek, powiem wam, jest całkiem ładny, mimo tego, że trochę chłodnawy. Słynny siłowy zając. To jest sałatka Maćka, a to jest moja kanapka. Maciej, jak ci podobają zajęcia? I met my limit. I met my limit. Minę 2 godziny, I met my limit. Dziękuję. Skończyliśmy jednak dzisiaj dużo wcześniej, bo o 12, z tego względu, że ten doktor, z którym mieliśmy mieć drugą część zajęć, jakoś nie mógł się prowadzić, nie wiem czemu, i no będziemy je musieli nadrobić kiedy indziej. Najpierw się w sumie trochę nie cieszyłem z tego za bardzo, że będziemy to musieli nadrobić, bo to i tak trzeba potem przyjść w innym terminie i siedzieć tam na tej uczelni i słuchać tych wykładów i oglądać te preparaty pod mikroskopem. Ja nienawidzę pracy z mikroskopem, w ogóle nie lubię tego kompletnie. Mam nadzieję, że no nie mogę po prostu kiedykolwiek, nie mogę nigdy pracować z mikroskopem, ja tego nienawidzę. dlatego nie za bardzo lubię tego przedmiotu, ale trudno. W każdym razie najpierw mnie to wkurzyło, że się okazało, że będziemy musieli nadrobić te zajęcia, bo, no bo dzisiaj już mógłbym posiedzieć, ale z drugiej strony kompletnie mi się tam nie chciało siedzieć, bo jestem trochę przyziębiony i po prostu gardło mnie boli. Chcę trochę też jeszcze odpocząć, no pouczę się pewnie trochę na jutro, ale głównie chcę odpocząć, bo po prostu wiem, że jak normalnie odpocznę ze 2 dni tak mocno, to będę chory, bo ja choruję wiecznie po prostu na to samo, tak samo się zawsze przeziębiam, tak 2 razy do roku i jak wiem, że jak odpocznę 2-3 dni tak dość porządnie, to będę chorował 2-3 dni, a jak nie będę w ogóle odpoczywał, to będę chorował 2-3 tygodnie, więc no wybór jest prosty, nie? A teraz muszę zjeść jakiś obiad, Kamil go tam pewnie robi, oczywiście wiadomo co. Kto ogląda te filmy od dłuższego czasu, to wie mniej więcej co my zjemy na obiad. I na dzisiaj to wszystko w sumie, a jutro jeszcze film się nie kończy, więc oglądajcie dalej. Zobaczymy jak jutro się zajęcia potoczą i jeszcze wieczorem idziemy się spotkać z ludźmi z Erasmusa, bo jak byłem w Brukseli, filmy z Brukseli możecie tutaj wam się wyświetli jakiś. Chyba tu albo tu. Wyświetli wam się link do filmu z Brukseli, gdzie robimy praktyki. Poznałem tam pierwszego dnia na praktykach w Brukseli takiego Włocha, Tomaso, który okazuje się, że jest u nas na Erasmusie w tym roku w Katowicach. Spotkam się z nim, spotkam jego znajomych, wezmę moich znajomych i na pewno będzie bardzo fajnie. Same shit, different day. Trochę opowiadam teraz do skoku, bo nie nagrałem tego od razu jak wróciłem do domu z patomorfy w piątek w zeszłym tygodniu. Nie nagrałem z tego względu, że byłem chory i po prostu nie chciało mi się wyciągać kamerę wtedy już. Trochę wam pokazałem na tej patomorfie jak to wygląda. Ogólnie mogę wam powiedzieć same shit, different day. Tak jak powiedziałem, jak wchodziłem na uczelnię. Nie rozumiem zasadności prowadzenia takich zajęć w taki sposób. To jest siedzenie na niewygodnych takich biurowych krzesełkach praktycznie cały dzień i słuchanie wykładów. To nie jest coś, co komukolwiek pomaga w nauczeniu się. Mało kto z tego cokolwiek wyciąga. Zdecydowana większość ludzi więcej by zyskała, jakby po prostu została w domu i to, co jest na tym wykładzie, ryła z książki. Albo jakby ten wykład był udostępniony i od razu ryła po prostu ten wykład na pamięć. Ja mam nadzieję, że się kiedyś doczekam tego po prostu, żeby była jakaś zmiana systemu edukacji, bo ja nie wiem komu to pomaga. Ja jeszcze się nie spotkałem po prostu chyba z osobą, która by mówiła, że tego typu zajęcia są fajne. Dla mnie nigdy nie były, dla mnie nawet w podstawówce nie były takie zajęcia fajne, ani w gimnazjum, ani w liceum. W sumie wszystkie te zajęcia na tym polegają, że ktoś kto ogarnia, czy nauczyciel, nie, czy tam profesor, mówi, a reszta słucha. I dla mnie to nigdy nie działało, ja zawsze wracałem potem do domu i się musiałem uczyć, na biologii tak samo wszyscy mówili praktycznie, że po prostu wracają do domu i się uczą i te zajęcia w sumie w szkole nic nie dają. Dużo ludzi miało jeszcze korki, no to jakby i tutaj działa to na tej samej zasadzie w sumie, po prostu jest jeden gościu, który jest nauczyciel i on wykłada i w sumie nieważne czy ktoś go słucha czy nie, bo i tak nikt nie zapamięta po prostu takiej ilości materiałów w takim czasie. Nawet jak go słucha, no coś tam się zapamięta zawsze, nie? Ale ciężko w ogóle słuchać, na tych krzesłach jest w sumie niewygodnie, no komuś tam może być wygodnie, okej, w tych salkach jest duszno, jest bardzo dużo ludzi, ale tak to wygląda. Koniec rantu na dzisiaj, w tym tygodniu mam kliniki z pediatrii, te kliniki są w miarę ciekawe, całkiem fajne, ale i tak uważam po prostu, wiecie, że to jest, ludzi jest u nas dużo w sekcji, u nas 7 osób, może opowiem wam po prostu o tym, jak wyglądają kliniki innym razem. Teraz trzymajcie się i widzimy się w przyszłym tygodniu. Będzie jakiś film luźniejszy na pewno z gór, jak tutaj macie link do ostatniego filmu sprzed roku prawie, z Trumpka i będzie taki podobny, bo znowu idę. A tymczasem pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, napiszcie w komentarzach co chcecie zobaczyć, co uważacie o tych filmach, dajcie jakieś łapki, suby, to bardzo pomaga i trzymajcie się, widzimy się, Elonara.